Szanowni, dobry wieczór. Chciałem nagrać rozwiązanie jeszcze jednego zadania, które, w którym wykorzystujemy własności liczb pierwszych. Liczb pierwszych, no i to zadanie brzmi tak: mamy znaleźć wszystkie pary liczb pierwszych p i q, znaczy i p i q są liczbami pierwszymi, takie, że takie wyrażenie p kwadrat plus p q plus q kwadrat niepełny kwadrat sumy p i q jest kwadratem liczby naturalnej. No stąd wynika, że to p kwadrat plus q pq plus q kwadrat ma być równe a kwadrat, gdzie a jest liczbą naturalną. No i teraz <laughs> chciałoby się tutaj zobaczyć, co będzie, jeśli się doda do lewej strony pq i odejmie od lewej strony pq. W ten sposób powstanie kwadrat sumy p plus q, a minus pq możemy przenieść na prawą stronę i pojawi się pq. Ja już nie dokładnie jakby nie zapisuję tych, przekształceń, bo myślę, że te przekształcenia algebraiczne nam powoli wchodzą w krew. A kwadrat sobie przeniesiemy z prawej strony na lewą i pojawi się dlatego minus a kwadrat. No i proszę bardzo, pojawiła się różnica kwadratów. Korzystając z wzoru na różnicę kwadratów, możemy zapisać to w ten sposób i mamy sytuację taką, no ponieważ p i q są liczbami pierwszymi, no to iloczyn p razy q dzieli się przez p, dzieli się przez q i dzieli się przez 1 i przez nic, nic więcej się nie dzieli w związku z tym no mamy dwie takie możliwości albo y, 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 któraś z tych liczb p i q jest większa od drugiej więc a tu p plus q plus a jest większe od p plus q minus a, bo a jest liczbą dodatnią no to oznacza to, że P. Y, y, P plus Q plus A jest równe tej większej liczbie, niech to będzie P, a P plus Q minus A jest równe tej mniejszej liczbie, niech to będzie Q. No albo większa z tych liczb jest równa iloczynowi P razy Q, a mniejsza jest równa 1. No, pierwszy wariant prowadzi do sprzeczności, ponieważ P plus Q plus A jest większe od P. Z całą pewnością, bo q i a są dodatnie, więc to równanie nie ma rozwiązań. No a w drugim przypadku, zakładając, że p jest większe od q, <laughs> mamy sytuację taką, mamy taki układ równań. Jak dodamy go stronami, to tu plus a i minus a się uproszczą. p razy q możemy przenieść na lewą stronę i będziemy mieli takie równanie, które równoważne jest. Które można przedstawić w formie iloczynu dwóch czynników i stałej liczby, czyli 3 po prawej stronie. No bo to, to jest p razy q, odjąć 2p, odjąć 2q, to, to widzimy lewą stronę z minusem. No i plus 4, żeby było plus 1, to trzeba odjąć 3, to 3 następnie przenies, przenosimy na prawą stronę i pojawia się plus 3. No i mamy sytuację wymarzoną, dlatego że 3 jest liczbą pierwszą, dzieli się przez 3 i przez 1. To znaczy, że większa z tych liczb jest równa 3, a mniejsza 1. Powiedzieliśmy, że p jest większe od q, więc p minus 2 jest większe od q minus 2, a zatem p minus 2 jest równe 3, q minus 2 jest równe 1, czyli ta para p i q to jest 5, 3. No i zakładając tu odwrotnie, że q jest większe od p, dostaniemy, dostaniemy, wcześniej oczywiście, dostalibyśmy tą samą sprzeczność, tu by się pojawiło q, a tu p, no ale p plus q plus a jest większe od q, więc ten wariant pierwszy znowu byłby, prowadziłby do sprzeczności, a wariant drugi by prowadził do symetrycznego rozwiązania q równa się 5 i p równa się 3, no bo to równanie to zadanie jest jakby całkowicie symetryczne w tych liczbach p i q, więc jeśli jakaś para jest rozwiązaniem tego równania, no to para w której kolejność liczb jest zamieniona też będzie rozwiązaniem tego równania. No i na końcu można sprawdzić, że ach, tutaj znowu jest pomyłeczka. Teraz jest dobrze. Nie, p kwadrat a 5 do kwadratu plus 5 razy 3 plus 3 do kwadratu to jest 49, a 49 to jest 7 do kwadratu, także warunki tego zadania są spełnione.